Dzień dobry Państwu. Kontynuujemy w mediach narodowych dzień upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ja nazywam się Bruno Nurzycki i zapraszam Państwa na komentarz mediów narodowych. A moim gościem jest pan Rafał Ziemkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pisarz, publicysta, zajmujący się także tematyką II Rzeczpospolitej, autor kilku głośnych książek, między innymi Jakie piękne samobójstwo. W związku z tym chciałem pana spytać, panie redaktorze, na temat związany konkretnie z właśnie wybuchem tej wojny w 1939 roku, ale chciałem pana spytać, jak pan widzi to, te negatywne zachowania, ale ze strony Polski. Polski dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często mówi się, że to Zachód zdradził Polskę, że Polska była osamotniona, co oczywiście no, było faktem. Natomiast pojawiło się także sporo błędów ze strony polskiej, które, można powiedzieć, często były efektem jeszcze wcześniejszych błędów. No, Zachód zdradził Polskę niewątpliwie i wcześniej, i później, ale polityka polega na zdradzaniu. Może ujmijmy to tak. Można powiedzieć, że zdradził nas w pewnym sensie na naszą prośbę czy z naszym przyzwoleniem. To była trochę taka sytuacja, jak patrzymy na kogoś, kto lezie w przepaść. Mówimy mu, nie łaź tam, bo spadniesz. A on mówi, spoko, spoko. I teraz zastanawiamy, czy jak spadnie, to nam to zaszkodzi, czy nam to będzie... Nie, no powiedzmy, że nawet z tego odniesiemy zyski. Dobra, jak sam tam lezie, to niech lezie. No, mniej więcej tak się Zachód wobec nas zachowywał. To znaczy... Nie przesadzajmy jakby z tym rozgoryczeniem wobec Zachodu, bo Zachód się po prostu kierował zasadami polityki takiej, jaką ona jest. A te zasady no, w Polsce odkrył już dawno temu i wykładał publicznie Roman Dmowski, mówiąc, że nie ma w polityce pojęcia słuszności i braku słuszności. Są tylko interesy, jest tylko siła lub brak siły. No niestety Polacy tego nie przyjęli do wiadomości. Najgorsze jest, że do dzisiaj tego nie przyjmujemy do wiadomości. Dlatego uważam, że warto takie rozmowy prowadzić, mimo tego, że to może ktoś powie, ale nie w rocznicę, no nie w rocznicę powstania mówić, że o powstaniu, nie w rocznicę wybuchu wojny mówić o błędach. No a kiedy mówić? No, moim zdaniem trzeba mówić, bo to jest po prostu nieodrobiona lekcja. Dopóki my to wypieramy ze świadomości, dopóki wierzymy, że stało się, co się stać musiało, inaczej być nie mogło i wszystko zrobiliśmy dobrze, tylko po prostu świat jest podły, no to skazujemy się na ciągłe powtarzanie tej lekcji, na cały czas popełnianie kolejnych błędów, no już oczywiście daj Boże, że nie z tak tragicznymi następstwami, ale wciąż opartym na tym przekonaniu, że jest na przykład, że jeśli my mamy słuszność i tę słuszność światu przedstawimy i pokażemy, że to jest niewątpliwa słuszność, no to świat powinien uznać tę słuszność i nam pomóc na przykład, mimo że nie ma w tym żadnego interesu. Zatem jakie największe błędy by pan tutaj wymienił ze strony polskiej polityki, dyplomacji? Największym błędem, bo to jest, aż się zastanawiam nad hierarchizacją, prawda? Ale generalnie największym błędem było to, co jeden ze współpracowników Józefa Becka, może też od razu powiedzmy, że właściwie trudno mówić o polityce polskiej przed 1939 rokiem, ponieważ tak naprawdę mamy tutaj pewien triumvirat i każdy z członków tego triumviratu prowadzi nieco inną politykę. A w dodatku dwóch z nich, myślę o marszałku Rydzu-Śmigłym i ministrze Becku, jest w konflikcie, ponieważ w roku 1940 zbliżało się przesilenie, zmiana władzy. Kończyła się kadencja Mościckiego. Mościcki już raz zrobił świństwo Waleremu Sławkowi i lekceważony wcześniej, senatorzy raczej Mościckiego uważali za figuranta, jeśli nie pajaca. I tak kursowało wśród nich takie powiedzenie, że coś tyle znaczy, co Ignacy, a Ignacy no znaczy, prawda? Taka, no to taki folklor sanacyjny, zaświadczony wszelako w źródłach. Otóż po śmierci marszałka Mościcki postanowił pokazać, że on coś znaczy i zignorował testament marszałka, nie ustąpił miejsca Waleremu Sławkowi.
co miał nakazane. Nie ustąpił, ponieważ dostał wsparcie od Rydza Śmigłego i to dzięki niemu Rydz Śmigły stał się nagle ważną postacią. Piłsudski go nie przewidywał. Wiele wskazuje, że to właśnie prezydent Mościcki był głównym tym modus vivendi intrygi, żeby właśnie Rydza zrobić kandydatem na naczelnego wodza, a nie Sosnkowskiego. Skończyły się to tym, że wyślizgany Sławek w końcu sobie w głowę strzelił symbolicznie, bo o godzinie śmierci marszałka, w dniu, kiedy Polska podpisała układ sojuszniczy z Wielką Brytanią, Sławek był na tyle mądry, że wiedział, że to jest po prostu, że to się zaczęła zagłada Polski. Dlatego Marian Hemar pisał wtedy o Sławku, że to pierwsza ofiara września 1939 roku. Myślę, że też go nękało pod wyrzuty sumienia, że nie zapobiegł temu, że to jemu ukochany marszałek powierzył tę funkcję, a on się okazał za słaby. No ale już zostawiając świętej pamięci Sławka w świętym spokoju, to w każdym razie w 1940 roku teraz do prezydentury przymierzał się Beck, do prezydentury przymierzał się Rydz Śmigły. Mościcki już nie mógł być dalej prezydent. No i zaczynały się intrygi, ale w tych intrygach też ważne było zdobycie poparcia i może nie poparcia społecznego, chociaż to też się liczyło, ale Druga Rzeczpospolita nie była państwem demokratycznym, na to i władza sanacji nie była władzą opartą na poparciu większości, chociaż budowała sobie to poparcie między innymi właśnie przez taką awanturniczą retorykę wojenną i politykę prowadzącą do wojny. Silni, zwarci, gotowi, nie damy guzika od munduru, o swoje się upomnimy. To się zresztą udało. No, wszystkie wytykając wady i błędy sanacji, trzeba też powiedzieć, że opozycja brnęła w to szaleństwo jeszcze bardziej. I gdyby sanacja prowadziła bardziej rozsądną politykę, niewątpliwie byłaby atakowana, że nie tylko nie należy Niemcom ustępować, ale jeszcze trzeba od Niemców zażądać reszty Śląska i Pomorza Zachodniego, prawda, i co najmniej, a nie tam w ogóle mówić o Gdańsku. Więc to troszkę zboczyłem z tematu, bo pan pyta o największy błąd. Wielkim błędem było to, o czym mówię w tej chwili, to znaczy, że cała gra przed 1939 rokiem była obliczona nie na to, co się naprawdę działo w świecie i nie na realne interesy Polski, tylko na wewnętrzną walkę o władzę i na, jakby to powiedzieć współczesnym językiem, szpanowanie przed społeczeństwem, licytację taką, kto jest bardziej mocarstwowy, kto prowadzi politykę bardziej podkreślającą polską dumę, polską siłę, polską godność, której nie pozwolimy jakiemuś pajacowi z wąsikiem, prawda, żeby on tam sobie deptał. I to wszystko doprowadziło do błędu największego. Już o tym mówię, już odpowiadam na pytanie. Tym błędem największym było to, że my byliśmy, jak to nazwałem w swojej książce, mocarstwem z urojenia. To znaczy, jeden ze współpracowników Becka, o czym zacząłem mówić, oddany mu skądinąd wierny, broniąc go w pamiętnikach, użył takiego określenia, że on próbował robić zbyt wielką politykę zbyt słabym instrumentem. No to jest mega eufemizm. Po prostu Beck prowadził politykę taką, jakby miał za sobą 100 dywizji, które miał Adolf Hitler, jakby miał za sobą zagłębie Rury i całą potęgę koncernu Krupa i te wszystkie stalownie i te wszystkie Messerschmitty i Focke Wulfy i jakby jeszcze miał za sobą wielomilionową armię taką, którą miał Stalin. A w każdym razie, tak jakby ówczesna Polska była w stanie prowadzić równorzędną politykę i z Niemcami, i ze Związkiem Sowieckim, a w skrajnym wypadku nawet walczyć z obydwoma i jednymi z drugimi, chociaż tego wariantu raczej sanacja w ogóle nie przewidywała. Tutaj Beck wręcz zastosował arcyidiotyczną formułę, że skoro wchodzimy w konflikt z Niemcami, no to Rosjanie powinni nas poprzeć, bo robimy to także w ich interesie. No, co dowodzi, no, kompletnego odlotu. Także prowadzenie polityki mocarstwowej w sytuacji, kiedy się nie jest mocarstwem, było w takim stopniowym pogrążaniem się w szaleństwie, którego zresztą nikt do końca na świecie nie odczytywał, ponieważ nikt nie wierzył w to, że Polacy mogą prowadzić coś, robić coś tak szalonego, to znaczy, że Polacy się naprawdę uważają za równorzędne mocarstwo z Niemcami i Rosją i chcą robić politykę budowania swojej mocarstwowości w Europie Środkowej. To zerwanie protektoratu francuskiego, bo powiedzmy, że od tego się zaczęła nasza katastrofa, że zerwanie protektoratu francuskiego było odczytane jako
Nie jako tak, jak sobie to wyobrażał Beck i Ryc Śmigły i pewnie Mościcki też, że stajemy się państwem w pełni samodzielnym, a więc mocarstwem, które rozdaje karty, tylko zostało to odebrane, że Polska przechodzi, w takim razie wybrała sobie innego patrona, skoro nie chce być pod Francją podwieszona, to widocznie podwiesza się pod Niemców. Do tego jeszcze w 1934 była konwencja podpisana. I dlatego jak nasz beton romantyczny, bo to jest trudno nazwać inaczej, ponieważ no, w tych dyskusjach, które prowadzimy, to ja mam wrażenie, ja wiem, że one są ważne, potrzebne i nie uciekam przed tym, ale takie mam wrażenie, jeżeli komuś z Państwa się zdarzyło dyskutować ze Świadkami Jehowy, no to tak się dyskutuje z obrońcami Becka i Rydza, którzy po prostu no, nie dyskutują po to, żeby coś z tej dyskusji wynikło, tylko oni wiedzą i nie ustąpią, a przeważnie znają po prostu, tak jak Świadek Jehowy zna 1000 cytatów z Biblii, jeżeli zaczynasz mu udowadniać, że tego cytatu użył niewłaściwie, to on rzuca 5 następnych, uciekając z tego. Więc to są bardzo trudne dyskusje z naszym betonem romantycznym, ale w tych dyskusjach beton z reguły stara się sprowadzić wszystko do takiej kpiarsko-emocjonalnej formuły. To co? To mówicie, że trzeba było iść z Hitlerem? I to jest szalbierstwo, ponieważ to nie jest taka prawda historyczna, nie jest taka, że był wybór, czy iść z Hitlerem, czy iść przeciw Hitlerowi, tylko myśmy szli z Hitlerem. I trzeba było albo z nim nie iść po 1935-1934 roku, albo trzeba było, jak się już z nim szło przez 5 lat, to trzeba było już iść z nim dalej. A nie w 1939 roku, kiedy również wskutek tej polityki obłędnej, sanacyjnej, Hitler się wzmocnił w taki sposób, że wtedy już nie było żadnej szansy na równorzędne starcie z nim, to w tym momencie dopiero sanacyjna Polska nagle odwróciła sojusze i nagle zapowiedziała Hitlerowi, że jeżeli on dalej będzie agresywny i zgodnie ze swoim planem pójdzie teraz na zachód z Francją swoje porachunki rozgrywać, to wtedy polski sojusznik spełni swoje zobowiązania wobec Francji. No więc krótko mówiąc, siedź cicho, Hitlerze, bo będziesz miał z nami do czynienia. To naprawdę było szaleństwo, dlatego cały świat uważał, że my jesteśmy w sojuszu z Hitlerem. I Hitler tak uważał nas za swojego sojusznika. I Stalin, jak dzisiaj czytamy raporty, na przykład to, co Sołonin pisze, to on pokazuje, że wszystkie raporty sowieckiego wywiadu, wszystkie plany były układane pod założenie, że Polska wystąpi przeciwko Związkowi Sowieckiemu w sojuszu z III Rzeszą. W ogóle nie zakładano tego wariantu, który naprawdę nastąpił. To był taki jakby błysk losu, który Stalin natychmiast wykorzystał po odwróceniu sojuszy przez Polskę. I Zachód też tak uważał, co zresztą wpłynęło na to, że potem została Polska przez sojuszników potraktowana nie jako równorzędny partner bynajmniej i bez żadnej wdzięczności. Te sławne, często powtarzane słowa Churchilla o Polakach jako najpodlejszych z podłych właśnie dotyczyły tej polityki sekundowania Hitlerowi. A nawet taki mam reprint wydania tygodnika Life amerykańskiego, gdzie jest cały numer ówczesny poświęcony Polsce. Oczywiście pełno błędów rzeczowych i ktoś mi powiedział, a co tam ci Amerykanie wiedzieli, skoro w tym numerze generał Sikorski jest przedstawiany jako przywódca narodowej demokracji, bo się amerykańskiemu dziennikarzowi pomyliły polskie nazwiska, ale generalnie lit, który tam jest w artykule, że Polska wybrała być szakalem przy niemieckim lwie, to jest to dokładnie, jak świat nas postrzegał do 1939 roku. Hitler rozwala Ład Wersalski, połyka nadrennie, remilitaryzuje kraj, połyka Austrię, atakuje Czechosłowację, a Polska, która powinna być najbardziej zainteresowana obroną Ładu Wersalskiego, bo dzięki Wersalowi istnieje, a Polska mu sekunduje. Jak Hitler Czechosłowację, to my chwytamy za olzie. Jak Hitler Kłajpedę, to my robimy porządek z Litwinami. Więc nic dziwnego, że świat nas postrzegał jako... Wszyscy nas uważali za sojusznika Hitlera, tylko my sami uważaliśmy, że nie. My sojusznikiem Hitlera, skąd to jest pajac? My po prostu trzymamy równy dystans i wykorzystujemy tego pajaca do prowadzenia naszej polskiej mocarstwowej polityki. No tak to było właśnie. Wiele osób właśnie chwalących tak zwaną sanację właśnie kompletnie nie dostrzega tego, że Polska była właśnie taka no, momentami wręcz proniemiecka. No, zwłaszcza tutaj mówię też o Becku. To jest jeszcze śmieszniejsze. Ona była proniemiecka w czynach i antyniemiecka w retoryce. To znaczy jednocześnie jakby obserwując biernie te podboje Hitlera, bo
po latach, jak się z tym dyskutuje, proszę Państwa, jest taki bardzo silny czynnik, że ze względów emocjonalnych nie można uznać za prawdziwą tezę, która była stawiana przez ludzi podłych. Na przykład przez wiele lat świat, w ogóle Zachód, nie brał pod uwagę tego, co jest oczywistą prawdą historyczną, czyli że Stalin szykował się do natarcia na III Rzeszę i Hitler go tylko ledwie uprzedził. Jeśli ktoś jest w moim wieku, to pamięta, jakim szokiem były książki Suworowa i te tezy w ogóle. Jak to? Gdzie? Przecież latami w łeb wbijano, że to na uśpione lotniska zwaliła się nagle ta nawała, prawda, w Związek Radziecki, w ogóle nieprzygotowany do wojny. Tak nieprzygotowany do wojny, że stracił na dzień dobry 5 milionów żołnierzy i 15 tysięcy czołgów i jeszcze znalazł, prawda, dość sił, żeby zatrzymać ofensywę niemiecką. I żołnierze sowieccy mieli przy sobie rozmówki niemieckie. Także... I mapy sięgające terenów aż do Berlina. Ale to był szok. Dlaczego? Ponieważ kiedy Niemcy napadły na Związek Sowiecki, to te zdjęcia ogromnych magazynów broni, sterp, nawet nie magazynów, tylko na ziemi już wyładowanych, prawda, skrzyń amunicji, broni, całego sprzętu, to wszystko pokazywała niemiecka propaganda i to była teza propagandy niemieckiej, że Sowieci, że uprzedziliśmy napaść z Sowietów ledwie o tygodnie. W związku z czym, skoro to była teza goebbelsowskiej propagandy, no to cały świat uznał, że ona nie może być prawdziwa, ale to akurat była prawda. I teraz my się, Polacy, burzymy straszliwie, kiedy nam się Sowieci, znaczy rosyjscy historycy czy niemieccy dzisiaj przypominają to, co było, ale niestety to było. Myśmy rzeczywiście w pewnym sensie byli winowajcami na przykład Monachium, tej hańby monachijskiej, ponieważ w momencie, kiedy roszczenia Hitlera przeniosły się po Austrii, co jakoś świat przełknął, bo uważano, że Austria to faktycznie to też jest część Niemiec jakby i to prędzej czy później się połączy. Tak samo Gdańsk. Gdańsk urósł do rangi wielkiego problemu, ale to był tylko pretekst. W 1940 roku Gdańsk i tak by przeszedł do Niemiec. I to już wynikało to po prostu z tego, że się kończył mandat Ligi Narodów i że demokratycznie w Gdańsku wygrywali naziści 70%. Mało gdzie mieli takie poparcie jak w Wolnym Mieście, do której to tradycji zresztą dzisiaj samorząd Gdańska usiłuje nawiązywać. Nie wiem po co. Natomiast kiedy poszło to już na Czechosłowację, kiedy znowu pas sudecki stał się przedmiotem roszczeń, to wtedy się pojawiły na Zachodzie dwie opcje. Brytyjski premier, no przysłowiowa pierdoła do dzisiaj, czyli ten Chamberlain, chciał jeszcze właśnie zaspokajać roszczenia Hitlera, uważając, że appeasement, jak to Anglicy nazwali, doprowadzi do jego właśnie ułagodzenia. Hitler się zaspokoi, będzie okej. Okay. Natomiast Francja wtedy czuła, że to tak łatwo nie pójdzie i rozważała, sondowała, bardzo wyraźnie sondowała to, żeby Czechosłowacja znalazła wsparcie. I to był właściwie tak naprawdę, powiem Państwu, kluczowy moment tej historii. Pomysł małej ententy. Małej ententy, dlatego jak się dzisiaj dyskutuje o tym, czy można było inaczej we wrześniu 1939 roku, to romantyczny beton najchętniej zaczyna tę dyskusję od kwietnia 1939, tak jakby wcześniej nic nie było. I przedstawia się jako to, że no, Polska sobie spokojnie sobie tutaj prowadziła historię i nagle znienacka Hitler postawił roszczenia i co było robić? Nie można było przyjąć tych roszczeń. Otóż nie, to, że on postawił te roszczenia, stawiał zresztą dużo wcześniej, jeszcze przed rozbiorem Czechosłowacji i myśmy o tym wiedzieli. Ale w 1938 roku, kiedy Francja usiłowała zmontować opór przeciwko Niemcom, to wtedy Ryt Śmigły skądinąd przytomnie powiedział, że no tak, Francja nas tutaj namawia, a my nie mamy, a potem nie pomoże. Czyli w 1938 roku wiedział, że Francja nie pomoże. A w 1939, mimo tego, że wiedział, że Francja nie pomoże, jak to wytłumaczyć? No, uważano po prostu, oczywiście przyczyną była powiedzmy sobie, no, mocne napięcie na linii między Polską a Czechosłowacją. Czechosłowacja była państwem otwarcie wrogim wobec Rzeczpospolitej Polskiej. I prosowieckim momentami. Prosowieckim i proukraińskim, finansującym dywersję organizacji ukraińskich nacjonalistów. Aczkolwiek Czesi jako ludzie, no, praktycznie rozsądni, kiedy groza Hitlera się zaczęła, to szukali jakiegoś porozumienia z Polską. Ale my przecież
wracam do tego, my nie wierzyliśmy jakiemuś tam Dmowskiemu, że w polityce nie ma pojęcia słuszności, niesłuszności. Myśmy mieli słuszne prawa do Zaolzia. Zaolzie było polskie. Poza tym myśmy mieli słuszną koncepcję, żeby zostać mocarstwem, a Czechosłowacja, szczerze mówiąc, leżała na drodze tej mocarstwowości, ponieważ droga do mocarstwowości wiodła, no tak jak geopolityka się nie zmienia, dzisiaj mówimy Trójmorze. Prawda? No to dokładnie, Międzymorze. No wtedy ideą mocarstwową sanacji było połączenie z Węgrami. A tu cholera, co było między Polską a Węgrami? Słowacja. No więc rozmontowanie Czechosłowacji, nawet pal diabli to Zaolzie. Oczywiście to był wielki argument propagandowy, powrót do macierzy, no ziemi, gdzie należy do Czech, bo Czesi nam nóż wbili w plecy i za to musieli zostać ukarani teraz. W 20 roku, kiedy myśmy walczyli. No nieuczciwie to tak można powiedzieć. No tak, delikatnie mówiąc, nawet zbrodniczo, bo my Czechów dzisiaj traktujemy jakich pociesznych ludzi z kufelkiem piwa i nie wiemy o tym, że oni się dopuszczali strasznych okrucieństw w czasie tej wojny w 20 roku. Porównywalnych oczywiście na dużo mniejszą skalę liczebnie, ale porównywalnych z sowieckimi czy hitlerowskimi, później niemieckimi. No ale powiedzmy, że To Zaolzie to była tylko jedna sprawa, natomiast strategicznym zamiarem Becka w tej budowie polskiej mocarstwowości było włączenie do Polski Słowacji. Myśmy tam nawet, zapomniana sprawa, dzisiaj wysyłali dywersantów wojskowych, którzy wspierali w 1938 roku słowackie dążenia do oderwania się. Jeszcze przed Zaolziem, tak. Było to... Po prostu uznano, że ten Hitler, co on rozrabia, no to jest dokładnie w naszym wtedy interesie. Budujemy tę swoją mocarstwowość. Słowacja przejdzie teraz naturalną koleją rzeczy do Polski. Wieniawa Długoszowski, zostało to zapisane w pamiętnikach, wtedy w 1938 roku wygłaszał takie wykłady. On nie był może człowiekiem ważnym w obozie sanacji, był człowiekiem bardzo, no był takim celebrytą ówczesnym. Natomiast niewątpliwie mówił to, co się ujawniał w kręgu towarzyskim, to co właśnie ten sposób myślenia, który tam panował. Słowacja siłą rzeczy, rozbiór Czechosłowacji jest dla nas jak najbardziej korzystny. Słowacja siłą rzeczy musi wejść pod polskie panowanie, bo jesteśmy, więc zyskujemy połączenie z Węgrami. Rumunia, Bułgaria, słabe kraje pod promieniowaniem polsko-węgierskiego sojuszu, a przecież też jeszcze jednym z założeń tej polityki było opartym na łyknięciu doskonałej, to trzeba przyznać, bo Sowieci zawsze w tym byli doskonali, doskonałej dezinformacji stalinowskiej, było głębokie przekonanie, że Związek Sowiecki jest na krawędzi upadku. Myśmy się nie tylko nie bali uderzenia rosyjskiego, które nastąpiło 17 września, ale myśmy się wręcz szykowali, i znowu są na to dokumenty, raporty polskiego ambasadora jeszcze z 1939 roku, który opisuje, że musimy być czujni w gotowości na moment, kiedy się to wszystko zawali, bo Sowiety się walą i to wszystko tam wybuchnie, powtórka z wojny domowej z 18 roku, i wtedy polskie wojsko musi być gotowe wkroczyć. Prawda? W tym kierunku szło myślenie, także jeśli sobie wyobrażamy, w jakim kosmosie żyli Beck, Rybs, Śmigły i całe kierownictwo sanacji, dzisiaj jak czytamy pamiętniki, nie wiem, Poboga Malinowskiego, skądinąd, który miał swoje, ale Piłsudczykowskiego historyka, który ma dużo na sumieniu, jeśli chodzi o fałszowanie, mitologizowanie, powiedzmy, historii, no to on też zapisuje, że 4-5 września w Warszawie, tam w tych urzędach, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wszyscy byli przekonani, super jest, doskonale, wygrywamy wojnę. Bo Anglia przystąpiła do wojny, Francja. A jeszcze zanim przystąpiła, to Grodzki jeszcze pisał, prawda, 2 czy 3 września rano w swoje, znaczy Grotem był później, tak, pułkownik Grodzki, dowódca brygady warszawskiej pancerno-motorowej, pisał, że wciąż Anglia i Francja nie przystępują do wojny, świetnie, to jest nasza wielka szansa, dojdziemy do Berlina, zanim oni się zdecydują, sami pokonamy Niemców. No, tak się myślało, proszę Państwa, naprawdę. I życie w kosmosie się kończy tragedią. Nie jesteśmy w stanie, proszę poczytać Wańkowicza, te strzępy epopei, te reportaże z 1939 roku, to troszkę widać, jak potworny szok był dla Polaków, którzy żyli w głębokim przekonaniu, że jak
to Swianiewicz opisuje, jak pani mu tłumaczyła, że polskie pułki spod Mołodeczna, prawda, wymaszerują, dadzą popysku Hitlerowi, postawią go do pionu i triumfalnie do Polski wrócą. A tu się okazało, że w 2 tygodnie to się wszystko zawaliło i ten szok pozwolił zresztą aliantom zachodnim Polskę całkowicie ubezwłasnowolnić i pozbyć się Beka i Rydza Śmigłego i mianować swojego figuranta Sikorskiego. To jest dalszy również paskudny ciąg tej historii, której przykro o tym mówić, więc my nie lubimy przykrych historii, to sobie opowiadamy bajki. No ta wojenka, tak jak pan powiedział, później sanacja i Sikorski trwała, natomiast mam pytanie, później była zemsta, bo ludzie Sikorskiego byli, powiedzmy sobie, reżim sanacyjny był wredny, czego Bereza, Kartuska, proces brzeski Wyspa najlepszym Węży. Dowodem. Więc potem była jakby w odpowiedzi Wyspa Węży, czyli Izydor Modelski, prawa ręka Sikorskiego. Oni się mścili na sanacji. Zazwyczaj się mścili na oślep, czyli nie na tych, którzy najbardziej zasłużyli, więc w sumie odpłacali pięknym za nadobne. Ale to oczywiście znowu w imię słuszności, tak, bo oni nas prześladowali, to teraz my im za to zapłacimy. Natomiast dla Polski miało to efekt jak najgorszy oczywiście, że ta polityka Sikorskiego też była polityką źle Polsce służącą, bo bardziej obliczono na jego osobiste cele polityczne. Też kosmiczne przekonanie, że zaraz będzie ofensywa francuska w 1940 roku, wracamy do Polski i teraz już montujemy władzę w Polsce inną, antysanacyjną. Ale to może zostawmy sobie na inną rocznicę, bo pewnie będzie jeszcze okazja. Powiedział pan o tym oderwaniu od rzeczywistości tej elity sanacyjnej. Jestem ciekaw, jak pan ocenia, co mogło być tego przyczyną. Czy to mógł być ten styl, który Józef Piłsudski gdzieś tam wytworzył, te kadry, które on dobrał? Tak. Czy taki po prostu wzór, kod, można powiedzieć, charakterologiczny Piłsudski dobierał? Z czego to wynika? Znaczy, można powiedzieć, że trochę był duch czasów, które miały świra na punkcie woli, siły, potęgi, zwarcia, gotowości, potęgi woli właśnie, że jak się po prostu chce, to się osiągnie. A myśmy właśnie dostali dowód, że tak jest, bo Polska ni z tego, ni z owego była na pierwszego, prawda? Zamiast zrozumieć, dzięki czemu Polska była w stanie wrócić na mapę, to oczywiście bardzo chętnie przyjmowano wersję taką, że wróciła, bo żelazna wola marszałka o tym zadecydowała. Wielki geniusz wszechczasów się objawił i jego wolą, prawda, powstała milionowa armia w 20 roku, która bolszewikom spuściła Bęcki. I jego wolą się to wszystko stało. To oczywiście było znowu elementem walki propagandowej wewnętrznej w Polsce, ponieważ cała propaganda sanacji była nastawiona na zbudowanie właśnie takiego wizerunku odzyskania niepodległości. To jak opisuje Dmowski odzyskanie niepodległości państwa polskiego, oczywiście Dmowskiemu też można zarzucić pewną stronniczość, że przecenia tutaj rolę Endecji, której był liderem, ale on pokazuje konkretne uwarunkowania. To dzięki temu, wejście w Ameryki, prawda, w Wersal, te wszystkie uwarunkowania pokazuje, jak wiele się musiało złożyć okoliczności, które Polacy zdołali wykorzystać. Natomiast oczywiście panowała linia piłsudczykowska, była linią taką, że powstanie styczniowe odniosło sukces. Odłożony w czasie. I to też była tragiczne w skutkach, jeśli się mówi o powstaniu warszawskim, co jest bardziej skomplikowanym tematem, gdybym pisał, to powtarzam wielokrotnie, że gdybym pisał książkę o powstaniu, nie nazwałbym jej nigdy Obłęd 1044, bo Obłęd to był właśnie 1938, powiedzmy, natomiast 44 napisałbym Pułapka 44. Ale to, żeśmy w tę pułapkę wpadli, było skutkiem wychowania całego pokolenia w takim przekonaniu, że przelewana krew się nigdy nie marnuje, czego dowodem miało być to, że dzięki powstaniu styczniowemu odzyskaliśmy w 1918 roku wolność. Związek między powstaniem styczniowym a powstaniem Polski w 1918 tak naprawdę był mniej więcej taki jak między statutami Wiśniewsko-Wiślińskimi, niepotrzebnie użyłem tego, bo powiedzmy jakimiś tam działaniami Kazimierza Wielkiego, a zwycięstwem w bitwie pod Grunwaldem. Nie było tego związku. Został sztucznie zbudowany i całe pokolenie, był taki wywiad z profesorem Janem Ciechanowskim, który cytuję dzisiaj, że właśnie całe jego pokolenie wychowywano, tresowano właśnie w tym przekonaniu, lejcie krew, bo to się nigdy nie zmarnuje. Nie brano pod uwagę, że może być tak, jak się rzeczywiście stało,
ten cały kapitał krwi, o którym dużo mówił Sikorski, głęboko przekonany, że rzeczywiście tym więcej Polska po wojnie dostanie, im więcej będzie mogła na stół rzucić trupów, przepraszam, że tak mówię, swoich i pokazać, ile myśmy wycierpieli w czasie tej wojny, jeśli krwi wyleli, to jakby to jest ta nasza moneta, to jest ten kapitał krwi, który dajemy. Cały kapitał krwi, ile się okazał warty w Jałcie i w Poczdamie, to nie chcę mówić, bo zbyt bolesne byłoby to co słowo, którego trzeba tutaj użyć. Natomiast tak zbudowano właśnie taką wizję historii, że wola, że krew, że ofiara, ducha czynu karne kadry, jak to Tuwim kpił w balu w operze, zresztą ocenzurowanym i niewydanym w pełni przed wojną. I rzeczywiście jakby wierzyli senatorzy w to, że tak trzeba robić, jak marszałek kazał. To jak każda klasyczna sekta, kiedy się pojawiał problem, to oni nie analizowali tego problemu, tylko analizowali pisma marszałka i co tam zapamiętali z tego, co on mówił, jak on mówił na daną okoliczność i używali argumentu, żeby zobaczyć w międzywojennych sporach, jeśli się gdzieś na zewnątrz wychodziły spory między rządzącymi, to one były sporami o to, jak interpretować myśl. Dokładnie. Co by marszałek powiedział, co on miał na myśli, prawda, jak tego. Marszałek mówił oczywiście jak każdy różne rzeczy, a w dodatku wyznawał zasadę, którą się jego uczniowie też wyznawali, jak najmniej kwitów, czyli nie mówić za dużo, robić swoje, informować tylko tych, co muszą, przecież wyrośli wszyscy w konspiracji. W związku z czym czasem wręcz dezinformował świadomie, w związku z czym tak naprawdę to wszystko, co do dzisiaj się powtarza, co niby to powiedział Piłsudski, to wiemy, że powiedział to, bo ktoś zrelacjonował, a wiadomo, pamięć ludzka jest zawodna, a czasami celowo ludzie zniekształcają. No więc taka też takie myślenie, co by powiedział marszałek, do niczego nie mogło doprowadzić. Tym bardziej, że marszałek już nie żył i nie mógł nic powiedzieć na to, że sytuacja się zmieniła. A wrócę do tego, dramatycznie zmieniła się, kiedy w 1938 roku Hitler zajął Czechosłowację. Kiedy przejął ogromne ilości sprzętu wojskowego o 1/3 z koncern punktu, Skoda. Kiedy przejął ogromne możliwości zbrojeniowe. Cała inwazja na Francję była dokonana czeskimi czołgami, tak naprawdę. I na dodatek linia graniczna Rzeczpospolitej stała się linią absolutnie niemożliwą do obrony, bo można było wyjść od razu za Wisłę, prawda, od południa i uderzyć jednocześnie z Prusji. Polacy, zresztą Niemcy potem zrobili, stosując wariant takich podwójnych kleszczy. Z północy Guderian, tak, i przez na Armię Łódź uderzenie główne. Czyli wracając do tego szalbierczego pytania, czy trzeba było iść z Hitlerem, powiem tak, nie trzeba było iść z Hitlerem w 35, 6, 7, 8. Ale jak już się z nim szło, to w 39 już nie było innego wyjścia. Bo zabrnęli na tej drodze tak daleko, że już nie mogli zawrócić. Problem polegał na tym, że oni kompletnie nie wiedzieli, na jakiej są drodze. I niestety społeczeństwo polskie też wtedy nie wiedziało i było wykarmione propagandą. Aha, bo wracała się, bo powiedział o tym, że to była proniemiecka polityka, ale to była jak proniemiecka z jednocześnie budowaniem w Polakach pogardy do Niemców, jako do narodu słabszego, któremu łatwo wklepiemy. To zwłaszcza widać we wspomnieniach oficerów. Grażyński też tak bardzo antyniemiecką mentalnie miał. Nie, bo było budowane oczywiście cały ten, ponieważ dezinformacja Stalina i gra Stalina była taka, proszę zauważyć, że Komunistyczną Partię Polski Stalin sam zlikwidował. Zlikwidował oczywiście w dużym stopniu dlatego, że była bardzo zinfiltrowana, bo to jak to zawsze towarzysze komuniści mieli zawsze więcej zdrajców niż ideowców u siebie. Jakoś im to zresztą mimo wszystko nie przeszkadzało działać skutecznie. Ale zlikwidował ją także dlatego, żeby nie działalność komunistyczną w Polsce na razie ograniczyć do minimum, żeby nie alarmować Polski. I to się rzeczywiście udało. Czujność wobec wschodu była totalnie uśpiona. Uważano, że Związek Sowiecki się wali. Dlaczego Stalin urządzał te pokazowe procesy u siebie? On pokazywał, Stalin, który potrafił mordować setki tysięcy ludzi, także nikt o tym nie wiedział, usuwał swoich zwolenników, swoich przeciwników w pokazowych procesach, na które zapraszał media zachodnie. Dziennikarzy amerykańskich, angielskich, że relacjonowali tych Zinowiewów, innych, którzy płakali, oskarżali się o wszystko, błagali o karę śmierci dla siebie i tak dalej. Po co ten cały cyrk robił Stalin? Po co Stalin wypuścił Trockiego? Dlaczego mu nie skręcił łba po drodze? No, dlatego, że Trocki był fantastycznym agentem wpływu Stalina, nie wiedząc o tym swej głupocie, że kiedy jeździ po świecie i krzyczy, że Stalin
odszedł od pryncypiów, zamiast robić rewolucję światową, to on postawił na socjalizm w jednym kraju, co jest absolutną zdradą, herezją i tak dalej. No, dokładnie głosił to, co Stalin, zbrojąc się po zęby, chciał cały świat przekonać, że absolutnie jest w upadku i tak dalej. No, proszę sztukę wojny mistrza Sun Tzu przeczytać. Jak jesteś silny, udawaj słabego. Jak szykujesz agresję, udawaj, że zaraz umrzesz, prawda, i że w ogóle ledwie się na nogach trzymasz. I częścią tego była bardzo sprytnie zrobiona właśnie ośpienie polskiej opinii publicznej. Komuniści zostali wyciszeni. Nie było mowy o takich rzeczach jak zamach na Prochownię w Cytadeli Warszawskiej w latach 20., prawda? Który był zamachem, potencjalnie mógł być straszliwy. To mogło zginąć nawet parę tysięcy ludzi. No, nie udał się tak, jak to komuniści zamierzyli. Komunistów wytępiono, agitacja komunistyczna była znikoma, właściwie skadrowana została ta działalność. Jednocześnie różnymi sposobami przekonywano, że absolutnie Rosja jest niegroźna, nieagresywna, ma tyle kłopotów u siebie, jak Stalin wręcz mówił otwarcie, że 50 lat musi, zanim dogonią Zachód, w ogóle na razie o niczym innym nie myślą, są skupieni na sobie. Jeśli poczytamy znowu przedwojenną publicystykę, to zobaczymy, że tam ton 100% polskiej publicystyki było, że Rosja, w ogóle to dziadostwo się zaraz zawali, absolutnie. No ale jakiś wróg musiał być. Jakaś groza musiała być. Tego typu rządy, jak rządy sanacyjne, wymagały straszenia obywateli jakimś wrogiem. I tym wrogiem był Hitler. I tym wrogiem byli Niemcy. Z jednej strony... Kiedy jednocześnie po cichu na te Niemcy trochę grali, oficjalnie, publicznie mówili, deklarowali... I grali, i jednocześnie w tej histerii, którą sami wzbudzili, zbierali bęcki, że Beck był przecież oskarżany o zdradę, o to, że jest Hitlerowcem. No nazwisko, czy Francuzi go podejrzewali. Czy to jest polskie nazwisko Beck, prawda? Również polska opinia publiczna. Beck stał się nagle strasznie popularny w momencie, jak wygłosił to samobójcze przemówienie o honorze, że tego nie damy. Że pokój jest rzeczą pożądaną, ale jedną rzeczą bezcenną jest honor, nie damy Niemcom nic. I wtedy cała opozycja już nie miała nic innego do roboty, tylko musiała się przyłączyć, poprzeć Becka i zresztą nic za to nie dostała, bo proszę zwrócić uwagę, to nie był rok 1920, kiedy powstał rząd jedności narodowej. To był rok, w 1939 roku opozycja była całkowicie wycięta i miała zostać wycięta, bo Ryt Śmigły budował, o, znowu strasznie powiedzieć, ale budował państwo faszystowskie. Faszystowskie, nie nazistowskie. Faszystowskie w ścisłym sensie włoskim. Dokładnie obóz Zjednoczenia Narodowego był powtórką z faszyzmu. No, z wiadomych względów to nie wyszło, ale zachowało się pamiętniki Rataja, Macieja Rataja, jeden z najwspanialszych w postaci okresu międzywojennego, zamordowany w Palmirach, ponieważ w przeciwieństwie do rządzących nie chciał opuścić Polski. Może wiedział, że ryzykuje, ale uważał, że to jest jego obowiązkiem jakby pozostać w kraju i tak to się dla niego skończyło. Otóż Rataj pisze, że jeszcze we wrześniu, jeszcze w pierwszych dniach września rozmawiał z adiutantem Rydza Śmigłego, bardzo wpływowym wówczas i prosił, pytał, błagał, że wojna wybuchła, no rząd jedności narodowej to jest niezbędne minimum. Wiecie państwo, jaką odpowiedź usłyszał? Nie będziemy się z nikim dzielić tym zwycięstwem. Taka była jazda po prostu ówczesna, więc... Nawet Sosnkowski nie dostał na początku września przydziału. Właśnie słyszałem z zazdrości też o to, że nie daj Boże on odniesie takie sukcesy, że... Tak, i ten taki szalony wyścig ku granicy rumuńskiej, też był niesamowity, to był jedno z takich, no powiedzmy już nie politycznych, ale bardziej wojskowych zagadek września 1939 roku. Jest to, wiele prac to opisuje, no ja polecam taką książkę Grzegorza Górskiego Wrzesień 1939 i inne spojrzenie. Ona niestety wyszła w skandalicznie niskim nakładzie, wymaga pilnego wznowienia, bo jest to bardzo dobrze udokumentowana praca, która stawia kluczowe tutaj hipotezy i daje dowody. I tam jest między innymi świetnie opisane to szaleństwo, którym było dowodzenie Rydza Śmigłego. W momencie, kiedy jeszcze były szanse, to wódz zaczął, później tak to interpretowano, wódz zaczął pierwszy uciekać. Tymczasem co się działo? Rydz Śmigły nie chciał odstąpić Mościckiego, ponieważ bał się, że Mościcki, wykorzystując uprawnienia czasu wojny, mianuje swoim następcą Becka. I że go wymają razem z Beckiem, tak jak on wspólnie z Mościckim wymali Sławka. Kilka lat wcześniej. W związku z czym
dowodzenie, no delikatnie mówiąc... To były takie bandyckie metody, trochę trzeba przyznać. No bo sanacja była swego rodzaju mafią, nie bójmy się tego określenia. Mhm. I po prostu dowodzenie, najdelikatniej mówiąc, mocno cierpiało na tym, że wódz naczelny bardziej niż dowodzeniem, czy co najmniej równie jak dowodzeniem, zajęty był pilnowaniem, żeby go nie wysiudali z tego całego interesu. Wciąż w przekonaniu, że no dobrze, tu ponosimy klęski, dostajemy lanie, ale przecież zaraz wejdą Francuzi i Anglicy, zaraz Hitler zostanie pokonany i ważne jest, żeby władzy nie stracić. Tak samo zresztą jak Sikorski w 1941-1942 roku, aż do samego swojego marnego końca, kiedy to figurant przestał być potrzebny aliantom, więc się go pozbyli, to Sikorski też głęboko wierzył w to, że najważniejszą sprawą jest nie dopuścić do powrotu sanacji, ponieważ on będzie szedł z zachodu, a tymczasem, żeby ten ryt śmigły z bekiem nie wyskoczyli, prawda, z internowania rumuńskiego, nie wrócili do kraju. Dlatego tutaj była bardzo ostra walka, zupełnie dziś zapomniana. Trochę Dariusz Baliszewski te smutne historie przypomina, jak z kolei władze podległe Sikorskiemu pilnowały, żeby się nie odrodziła sanacyjna konspiracja w kraju. I duża część energii konspiracji szła na walkę wewnętrzną, na to, żeby unieruchomić sanatorów, no ponieważ Sikorski oczywiście doskonale wiedział, że wpływy w wojsku sanacyjne są nadal. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, ta konspiracja sanacyjna odrodziła się waka, bo przecież Karaszewicz Tokarzewski był jednym z głównych oczywiście, organizatorów armii. Oczywiście, i to też jest, to było... No powiedziałem mafia, ale to też była sekta, no są te zaświadczone też, że medaliki z Piłsudskim nosili niektórzy i przekazywali je dzieciom jako relikwie, prawda? Wiem na pewno, że od 1938 roku było chyba oficjalne zalecenie, jak wieszać portrety Rydza Śmigłego w Polsce, także to Rydz naśladował Piłsudskiego, można powiedzieć, tak jak umiał. Tak jak go nauczył, ja użyłem takiego porównania, polecam je Państwu naprawdę, bo do przemyślenia, że Rydz był takim Mieszkiem II. Mieszko II to jest postać w naszej historiografii wyśmiana, znienawidzona. Przez wiele wieków był nazywany Mieszkiem Gnuśnym. Mhm. A to on naprawdę nie był nic winien. On był zdolnym uczniem, który zresztą chorobry sam wybrał, w przeciwieństwie do Rydza, którego Piłsudski nie mianował swoim następcą, tylko był uzurpatorem tutaj. I on, Mieszko II, doskonale kontynuował całą linię Bolesława Chrobrego, ale ponieważ Chrobry był wielki, wspaniały, dlaczego? Bo w porę umarł. Mhm. Zanim jego polityka, no delikatnie mówiąc, nie licząca się z realiami, przyniosła skutki, które przynieść musiała. Spadły na następcę. Czyli Piłsudski dzięki temu, że umarł w 1935, to uniknął tych konsekwencji, które po prostu poniósł za niego Rydz Śmigły. Myślę, że tak. Oczywiście Rydz Śmigły chciał być drugim Piłsudskim. No mówi się, że nie był postacią tego rozmiaru. Ja powiem, że no, może i nie był, ale przede wszystkim nie miał tego szczęścia. Proszę Państwa, jeśli zobaczymy tę genialną politykę Piłsudskiego, która do dzisiaj budzi taki zachwyt piłsudczykowskich historyków, to genialna Piłsudskiego polityka polegała wyłącznie zawsze na jednym, na licytowaniu w górę, na żądaniu maksymalnie wszystkiego i niewiarygodne szczęście sprawiło... Blef, na blefowaniu. Tak, niewiarygodne szczęście sprawiło, że w 1918 te blefy się spełniły, dlatego Piłsudski był jedynym człowiekiem w 18 roku przygotowanym na to, co się stało, ponieważ jeszcze w 1917 roku nikt nie mógł liczyć na tak niewiarygodny fart, że wszystkie trzy państwa rozbiorowe jednocześnie upadną, a Polska zyska potężnego sojusznika w postaci Ameryki, co zresztą dzięki wielkiej pracy Dmowskiego i Paderewskiego. I że na konferencji pokojowej kończącą wojnę nie będzie Rosji, a będzie Polska. No kto mógł na to liczyć? A wiesz, Piłsudski walił w ścianę i nagle ta ściana padła, więc wszyscy pomyśleli, że to on przekonał, że Piłsudski głową mur przebił. I potem naprawdę, no, pytał pan o źródła tej polityki, oni naprawdę wierzyli, że mury się przebija głową. Że wola, nasza wola przeciwko Niemcom, którzy mają tam 3000 czołgów, co są te czołgi warte, kiedy tu jest wola żelazna, duch zaczepny, który w sobie mamy. A Niemcy, bardzo pouczającą, straszną zresztą lekturą są takie relacje polskich oficerów, którzy kiedy byli delegowani, jeździli do Niemiec. To zebrał
pan Michulec w takiej książce, której nie polecam, generalnie jest mało wiarygodna, ale dokumenty tam zawarte są wiarygodne, bo są prawdziwe, z Centralnego Archiwum Wojskowego. I tam w tych, gdzieś tam w półsłówkach, w sposobie pisania przebija głębokie przekonanie polskich oficerów, polskich generałów, którzy jeździli w różne delegacje, że te Niemcy się nie nadają na żołnierzy po prostu. My Niemcom wklepiemy, oni nie mają tej ułańskiej fantazji, którą my mamy w sobie. To głupie jest, tępet, on tupie noga w nogę, prawda? Jak patrzyliśmy na to oczyma Zagłoby z potopu. A, na piechotę się nadają, prawda? Bo tam jakiś ordung, porządek. Ale fantazji to za grosz w tym nie ma. Już w ogóle nasza jazda przejedzie im po brzuchach w tej z powrotem, prawda? I szablami wygoli. No niestety taki wręcz pogardliwy stosunek do Niemców przebija z tych relacji. No Józef Piłsudski promował postrzeganie wojska w taki oddolny sposób, z poziomu takich nizień, jakby się tutaj nie okłamywać po prostu, bo nigdy nie miał wykształcenia wojskowego i postrzegał wojsko z takiej perspektywy... Będę gadał następną godzinę, wyjdziemy na ten temat. Tak, oczywiście, tak. Piłsudski jako wychowawca, to jest wielki temat, jako wychowawca całej tej mafii, czy... Ktoś będzie chciał powiedzieć, niech powie stronnictwa, nieważne, ale jako wychowawca tych ludzi, którzy w 1939 roku rządzili, nasycił ich swoimi idiosynkrazjami, a jedną z jego idiosynkrazji była niechęć do logicznego myślenia, po prostu niechęć do rozważania rozmaitych racji, zwłaszcza jeżeli z tych racji wynikało, że coś się nie da zrobić. Piłsudski nie używał pojęcia imposybilizm, ono dzisiaj dopiero wróciło, ale właśnie tak uważał, że brnięcie w jakieś tam analizy geopolityczne, to szukanie sojuszy, pa diabła tam sojusze, żadnych, Zachód jest parsiwieńki, nie ma się tam na co liczyć. O sojuszach mówił, nie wiem aż czy to marszałek się takim językiem wysławiał, że wstyd to powtarzać. Nawet wulgaryzmy w rozkazach padały. Nawet w raportach oficjalnych, tak, więc już nie powiem, co on mówił na temat polityki zagranicznej, żeby nie ranić uszu kobiet, które być może nas oglądają, ale po prostu, no niestety te wszystkie nawyki takie będące przemieszaniem romantyzmu sienkiewiczowskiego z takim jakimś zupactwem i z chciejstwem po prostu, one nie tylko nasyciły sanację, one przecież, proszę państwa, żyją do dzisiaj, dlatego warto o tym mówić, ten sposób myślenia, ten sposób zarządzania, ta życzeniowa polityka zagraniczna, podporządkowywanie polityki zagranicznej temu, jakie się wrażenie zrobi przed Polakami, tymi posunięciami wobec obcych dworów. No to było, jak mówię, osią błędów popełnionych w 1939 roku. To wszystko jest dziedzictwem, którego sobie nie zdajemy sprawy. Ja to nazwałem w swojej książce złowrogim cieniem marszałka. I warto naprawdę o tym, zwłaszcza w takich momentach jak dzisiejsza rocznica, pamiętać. Ostatnie dwa pytania. Jedno chciałbym w miarę krótką odpowiedź tu uzyskać, bo bardzo często także ci historycy propiłsudczykowscy zrównują Anglię i Francję, jakby to był jeden organizm, jakby te państwa miały spójne, takie same interesy. Czy zgadza się pan z tym? Ponieważ w taki sposób się niejednokrotnie promuje te dwa państwa. Moim zdaniem jest to błędne i fałszywe. Nie, ja też się z panem zgadzam, że to jest, że Francja prowadziła swoją politykę. Zresztą cóż, Francja doprowadziła Churchilla do wściekłości, kiedy po prostu wystąpiła z wojny. U nas się pielęgnuje mit, bo on jest nam potrzebny, że Francja została pokonana w 6 tygodni przez Niemcy. Bo to leczy nasz kompleks... najpotężniejsza armia lądowa świata, oczywiście bzdura, najpotężniejsza armia lądowa świata była Armia Czerwona, ale uwierzono wtedy, czy tak się mówi, w zachodnim świecie, najpotężniejsza armia lądowa świata rozgromiona w 6 tygodni, no to my nie musimy się tak znowu bardzo wstydzić tego, że my w 2 tygodnie polecieliśmy. To jest nieprawda, bo Francja podpisała kapitulację i wiele swoich wojsk oddała, natomiast Polska została rozgromiona do nogi. Francja podpisała kapitulację w momencie, kiedy miała więcej czołgów, dokładnie, więcej samolotów, dokładnie, więcej tak, wojska niż Niemcy. Cały czas, nieużytego. Dokładnie. Czyli mówiąc malowniczo, Francja dostała raz w nocha, się popłakała, tak, i zeszła z ringu. Dokładnie. Ku wściekłości, jak mówię, Churchilla, wściekłości, która się obróciła na przykład przeciwko marynarzom francuskim, który zmasakrowanym w bazach w Marsal Kebir, właśnie potknąłem na tej nazwie. I zresztą tam jeszcze były inne akcje zbrojne w Afryce przeciwko Francuzom podejmowane. Ona prowadziła oczywiście swoją politykę,
I w tej polityce, no, ta polityka się skończyła gdzieś w 1938 roku, w momencie, kiedy Polska jasno powiedziała, że nie jest zainteresowana tym, żeby nie doszło do rozbioru Czechosłowacji. Przeciwnie, byliśmy zainteresowani tym, żeby do niego doszło. Nikt w tym kosmosie, w którym żyli, oni nie pomyśleli, że rozbiór Czechosłowacji oznacza, że mamy granicę z trzecią z Niemcami już od południa, obok tego, że i tak mam od północy i od zachodu. No stworzono na gwałt tą Armię Karpaty. I tak że z dnia na dzień no. Wehrmacht niemiecki staje się o 1/3 silniejszym. Mhm. Aneksja Czechosłowacji rozwaliła wszystkie wcześniejsze rachuby europejskie, które były racjonalne i które były oparte na założeniu również polskie, że Niemcy, jeżeli dążą do wojny, to nie osiągną zdolności tej wojny przed 1942 rokiem. Nasze plany modernizacyjne, również brytyjskie, to wszystko były plany przygotowania do wojny na rok 1942. Ale w momencie, kiedy Hitler zajął Czechosłowację, nagle już był gotowy do wojny. I tego Francja chciała uniknąć. No ale wtedy też Anglia prowadziła z kolei politykę odwrotną, inną. Długo o tym mówić. Ostatnie pytanie, panie redaktorze. Jakie rady miałby pan dzisiaj dla rządzących, które będą związane z tymi wnioskami, które dał nam rok 39? No, niedługo będą premiery dwóch filmów o Józefie Piłsudskim, znaczy jeden o Legionach, drugi o Piłsudskim, więc ten mit ciągle jest żywy. Jakie rady w związku z tym ma pan dla tych, którzy mają w tej chwili szansę wpływać na tą rzeczywistość? Żyjemy w tym cieniu marszałka. Uparci się, robimy, wiele się robi, żeby ten mrok gęstniał, zamiast go rozjaśniać. Film o Adamie Michniku, taki dokumentalny, zrobiony zresztą za ogromne pieniądze, nie wiadomo na co te pieniądze poszły, bo w filmie tego nie widać, miał tytuł Bądź realistą, żądaj niemożliwego. To oczywiste nawiązanie właśnie do Piłsudskiego, czyli cały czas jest to otoczone, pomijając co myślimy o Adamie Michniku, pewnie myślimy tak samo źle, ale było wbrew pozorom jest to również dziecko Piłsudskiego, chociaż nie widać tego po symbolice, ale po metodach myślenia. Więc właśnie krzewi się tak ten sposób, że bycie realistą, chrzanić tam realizm, prawda? Trzeba żądać niemożliwego i to się uda. Jak wola jest, prawda, to wszystko jakoś pójdzie. No cóż, moje rady byłyby, gdyby mnie ktoś o nie pytał, dokładnie odwrotnie. To znaczy przede wszystkim, jak to moja świętej pamięci mama mówiła troszkę dosadnie, pamiętaj na czym ci pajeździ. No. Stój twardo na nogach, zobacz najpierw jaka jest rzeczywistość. Na tym polega podstawowa zasada jakiegokolwiek zarządzania, że po pierwsze trzeba wiedzieć, czym się zarządza, czy dowodzenia. Pierwsza rzecz to rozpoznanie, pierwsza rzecz to realizm w ocenie sytuacji. I tutaj już jest u nas bardzo niedobrze. No a druga rzecz, jak nie wystarczy wiedzieć, co jest i wiedzieć, co się chce osiągnąć, tylko trzeba pamiętać, że cała polityka światowa tak naprawdę to jest odpowiedź na kilka pytań zadawanych sobie nawzajem i testowanie się nawzajem pod kątem, co nam możesz dać, albo z czym nam możesz zagrozić, co nam możesz zrobić. Jak mawia Stanisław Michalkiewicz. I co my z ciebie możemy mieć. I co my z tego możemy mieć. Wyłącznie. A my tych pytań w ogóle nie zadajemy, bo my zadajemy pytanie, gdzie jest słuszność. To jest pytanie, które się ma nijak. Kompletnie ma się nijak do mechanizmów, które tym wszystkim życiem międzynarodowym dążą. I jeszcze to odniesienie do emocji, które bardzo często padają. Prawda? Emocje są właśnie tak, granie emocjami w polityce jest rzeczą normalną, ale u nas jest tak, że zwykle ci, którzy grają emocjami, sami im ulegają. Tutaj sanacja jest wzorcem, bo oni krzewiąc histerię antyniemiecką w 30-tych latach, słuszną w jakimś sensie, bo wychodząc z rzeczywistego rozpoznania Hitlera jako niesympatycznego faceta, a reżimu hitlerowskiego jako generalnie wrogiego Polsce. Zresztą akurat było nieprawdą do 1939 roku, bo w 1939 roku Hitler dopiero dał zielone światło na działania antypolskie i wtedy zaczęły się prześladowania Polaków. Wcześniej, powiem więcej, do dzisiaj właściwie nigdy nie mieliśmy w Niemczech tak dobrej prasy, jak w późnych latach 30., przed rokiem 1939. Ale chodzi mi o to, że oni krzewiąc tę histerię, sami w nią zaczynali wierzyć. Sami w to ulegali. Czyli Czesi... Może analiza logiczna by mówiła, że przy wszystkich tych, co nas od Czechów oddziela, przyjąć ofertę francuską, przyjąć błagania czeskie i powiedzieć jasno, że nie będziemy bezczynni w momencie, gdyby Hitler chciał zbrojnie zajmować pas sudecki, to byłaby zupełnie inna sytuacja. No ale
Nie mogliśmy, ponieważ Czechom się słusznie należało, żeby dostali łomot, prawda? Czyli to taka krótkowzroczność, czyli właśnie emocje, no właśnie, krótkowzroczność. Mamy rację. Mhm. No. Co, o czym wy mówicie, że tego co mamy ustępować? W czym? A dlaczego? Czy nam się nie należy, czy nam się nie należy to, żebyśmy nie byli niczym lokajem, ani francuskim, ani niemieckim, ani niczyim? No, prawda jest taka. Moralnie to się nam może nie należało, natomiast biorąc pod uwagę, ile byliśmy w stanie wyprodukować stali, ile mieliśmy samochodów, ile mieliśmy benzyny, to tak, to się należało, bo nie mieliśmy potencjału, żeby być samodzielnym państwem, ale nikt nie patrzył na potencjał, patrzył na sobie. I dzisiaj niestety jest tak samo. My nie patrzymy na potencjały, tylko patrzymy na racje moralne. Które raz jeszcze poradzę w polityce, jeszcze raz powtórzę, że w polityce nie liczą się w ogóle. Tą konkluzją jakże oczywistą i logiczną. Tyleśmy gadali, żeby dojść do rzeczy najprostszej, która oczywiście brzmi jak odkrycie. Tą konkluzją niezwykle logiczną kończymy tą rozmowę. Dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję Panu, Panie Redaktorze. Bardzo. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego programu. Nie byłoby go jednak bez wsparcia widzów. Jeżeli zależy Państwu na niezależnym obiegu informacji w dobie cenzury, proszę o wsparcie. Liczy się każda kwota na rzecz bieżących wydatków i dalszego rozwoju mediów narodowych. Tak jak Marsz Niepodległości, media narodowe współtworzymy wszyscy. Stałe zlecenie w Banku na rzecz Mediów Narodowych to krok do repolonizacji mediów.